Hej kochani, cześć! Dzisiaj Was zapraszam na spotkanie z zestawem Barbie pediatra. Będzie to doktor, który pomaga nam jak dbać o zdrowie oraz leczy nas, gdy potrzebujemy jakiejś pomocy. Ciekawi, co dzisiaj się wydarzy? Zostawcie kciuki do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was do oglądania! O rany, hej dzieciaki, cześć, witajcie! Tak, to ja, tutejszy pediatra dziecięcy. Wiecie co? Właśnie dostałam telefon ze szkoły. Coś złego się wydarzyło. Jakaś mała dziewczynka przewróciła się na WF-ie. No i teraz musi szybko do mnie przyjść. Bardzo boli ją ręka. Niestety szkolna pielęgniarka nie mogła jej pomóc i potrzebna jest tutaj moja pomoc. Mam tylko nadzieję, że ręka nie będzie złamana, bo dla takiego małego dziecka noszenie gipsu na pewno nie będzie miłe. Sorki, muszę lecieć, bo już chyba przyszła ta dziewczynka. Ała, moja rączka, ała, ale strasznie mnie boli. Muszę ją cały czas mieć taką wyprostowaną, bo jak ją tylko zegnę, to mnie jeszcze gorzej boli. Ała, ała, ale to boli. Witaj, moja droga, ojejku, nie wygląda to za dobrze. Czy możesz ruszać palcami? Nie, nie mogę. O nie, to może oznaczać, że kość jest złamana. Wskakuj do mnie tutaj do góry. Ja jestem pani doktor i zaraz postaram Ci się jak najszybciej pomóc. Pani doktor, ale to bardzo boli. Ała, no już postaram się tutaj usiąść wygodnie. O, niech pani mi pomoże, bo to boli. Dobrze, kochana, ale najpierw powiedz mi, co tam dokładnie wydarzyło się dzisiaj w szkole. No bo na lekcji WF-u się zderzyłam z koleżanką i tak upadłam i oparłam się o tę rękę na ziemi i mnie teraz bardzo boli. A koleżanka jest cała? Nic się jej nie stało? No nie, jej akurat nic się nie stało. Dobrze, moja droga, to teraz się nie ruszaj. Sprawdzę tutaj łokieć, okej. Sprawdzę tutaj niżej kość. Nie no, jednak chyba nie wydaje się być złamana, ale wiesz co? Dopiero będę pewna, gdy zrobię Ci zdjęcie Twojej kości, Twojej ręki dokładnie, no i wówczas będę wiedziała, czy jakaś kość się gdzieś przemieściła, złamała, czy też może coś innego po prostu się stało, albo to jest po prostu zwyczajny ból. Eju, pani doktor, to oznacza, że ja będę musiała nosić gips? O, na całe szczęście to jest lewa ręka. Bo wie pani doktor, ja piszę prawą ręką w szkole i to by była draka, gdybym nie mogła pisać. Dobrze, kochana, ale teraz cichutko, nie ruszaj się. Jeszcze chwilę, muszę Ci zrobić zdjęcie. No dobra, okej, wszystko jasne. Jak chcesz, mała, to zobacz, możesz tutaj spojrzeć na górę. To jest właśnie Twoja ręka, Twoje kości, no i tutaj widać to wyraźnie. Niestety, kość jest złamana. Na początek dam Ci jakieś leki przeciwbólowe, no ale założenie gipsu, no to musi być tutaj, kochana. Będziesz się musiała przemęczyć przez te 3 tygodnie, ale obiecuję Ci, że gips będzie wyjątkowy. O rany, ale to zdjęcie dziwnie wygląda. Ja naprawdę mam takie kości? Takie cieniutkie w środku? Ała, ała, nie mogę się tak mocno ruszać. O, widzę, tam na środku jest to złamanie. Ale musiałam mocno walnąć o tę podłogę. Kochanie, no proszę, nie wierć się tak, bo zrobisz sobie jeszcze większą krzywdę. Muszę teraz wszystkie dane wprowadzić do komputera. Tutaj napisać, kim jesteś, skąd jest, że przyszłaś do mnie ze szkoły. No już kończę, spokojnie, przepisać leki. No i zaznaczyć, że gips będzie aż na 3 tygodnie. O tak, dobra, zrobione. Więc teraz, moja droga, przygotuj się. Będę Ci zakładać gips. Dostałaś już leki przeciwbólowe i widzę, że już się lepiej czujesz. Tak, już mnie przestało tak boleć. No dobrze, w takim razie mogę zabrać się do działania. Idę przygotować gips. Będzie on specjalny. Nie w kolorze białym, tylko przepiękny, błękitny. Już do Ciebie wracam za chwilę. Trzymaj mocno rękę, a ja założę ten gips. Raz, dwa. Zobacz, i po problemie. Ręka jest usztywniona. O, ja Cię, faktycznie. Trochę ten gips jest ciężki, ale super wygląda. Będziesz mogła poprosić swoich przyjaciół ze szkoły, albo pisakiem, albo jakimś długopisem. Ci się podpisali na tym gipsie. Będziesz miała niezłą pamiątkę, ale... O rany,
Kochana, ale przecież ty masz całe kolana zdarte. Ty jeszcze upadłaś na nogi? A nogi masz całe? Nie bolą cię? Nie, tylko ta ręka mnie tak strasznie bolała. A nogi? To ja mam zawsze takie podrapane. Bo wie pani doktor, ja to trenuję piłkę nożną, chodzę na karate, z dziewczynami jeszcze na tańce, a z moim bratem to zawsze robimy jakąś gimnastykę w domu. No, okej, ale chyba jednak sprawdzę te twoje kolana, bo nie wyglądają one za dobrze. Chyba powinnam jakieś plastry tam przykleić, bo masz je naprawdę obite i mocno zdarte. Sprawdzę młoteczkiem, takim specjalnym, czy masz prawidłowy odruch w kolanie. W tym pierwszym jest okej, w drugim również. No i faktycznie, to tylko wygląda na jakieś takie zadrapanie i potłuczenie, ale spokojnie, nogi w gips nie będę wkładać. Moja droga, a jeśli chodzi o tę twoją aktywność fizyczną, no to nie ma mowy. Przez miesiąc koniec. Nie ma piłki, nie ma gimnastyki, nie ma karate, nie ma tańców, ani żadnych wygibasów, bo ta ręka z gipsem to musi teraz odpocząć. Kość musi się na nowo zrosnąć. No i ręka wówczas będzie sprawna, a ty bez problemu wrócisz na boisko. Jacie, to jest chyba najgorsza wiadomość, bo ja tak bardzo uwielbiam sport i tak bardzo uwielbiam ćwiczenia, a tutaj no nie mogę, faktycznie. Ten gips by mi bardzo przeszkadzał, a jeszcze co gorsza, bym mocniej zniszczyła tę rękę. Gdzieś tutaj na tej półeczce miałam takie specjalne lekarstwo, aby kości się szybciej zrastały. O, aha, to jest chyba ta niebieska buteleczka. To już koniec tej wizyty, moja droga. Mam nadzieję, że wszystko zapamiętałaś i wiesz, jak postępować z tą rączką, co możesz robić, a czego nie możesz robić. Na karteczce masz zapisane, jak przyjmować lekarstwa. Tak, ja już wiem wszystko, pani doktor. I dziękuję pani bardzo, bo gdyby nie pani, to by ta ręka to by mnie bolała cały czas. Ale byłaś bardzo dzielna i dlatego możesz sobie wybrać jakiegoś słodkiego lizaka. Mam je tutaj przyszykowane dla takich małych, dzielnych pacjentów. Jakie one są duże, jakie one mają fajne smaki. To ja bym chciała tego lizaka czerwonego. To jest chyba smak truskawkowy. Załatwione. Czerwony lizak. I moja droga, widzimy się za 3 tygodnie na wizycie kontrolnej na ściągnięcie gipsu. Mam nadzieję, że kość się wówczas zrośnie. Widzicie, moi kochani? Niestety tak się kończą niektóre szkolne zabawy z przyjaciółmi. A wy mieliście kiedyś założony gips na ręce, na nodze, na palcu? To napiszcie mi o tym na dole w komentarzu, jak wtedy było. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I dajcie znać, czy lubicie WF w szkole. I czy lubicie też tak szaleć jak nasza mała bohaterka. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!